Tomasz Siemoniak. Polska wita bohatera, Polska wita wielkiego pilota, Polska wita generała brygady, pilota Tadeusza Sawicza. Wszyscy jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w tym kresie ostatniej podróży generała tu w Warszawie, z którą też był związany, w której zapisał bohaterską kartę we wrześniu 1939 roku. Żołnierzy i pracowników Wojska Sił Powietrznych oraz własnym. Witam panie generale Sawicz wśród przyjaciół na ojczystej ziemi po wielu latach emigracyjnego życia. To dla nas wielki zaszczyt, a jednocześnie wielkie zobowiązanie żegnać pana w dowództwie Sił Powietrznych. Panie generale, długa jest lista pańskich dokonań i osiągnięć. Pragniemy zapewnić pana, że na zawsze pozostaną one trwałym dorobkiem Sił Powietrznych. Ostatnia strona księgi pańskiego pracowitego i godnego życia niestety już się zamknęła. Ufamy jednak, że pana dokonania pozostawią trwały ślad świadomości polskich lotników. Przyrzekamy, że w sztafecie lotniczych pokoleń pana trud będziemy kontynuować i pomnażać. Zapewniamy pana generała, że społeczność Sił Powietrznych z pietyzmem będzie pielęgnować tradycje, symbole i wartości, które były dla pana życiowym drogowskazem. Drogi generale, witaj w domu, witaj wśród polskich lotników, witaj wśród polskich przyjaciół. Thank you.
Prezentuj broń. Proszę się przesunąć. Rok. Mocno ciało. Stój. Prezentuj broń. Miejscu, stój! Zwrot! Prezentuj! Broń! Ikonę polskiego lotnictwa, świętej pamięci
generała pilota Tadeusza Sawicki. Ojczyzna nasza, ale w sposób szczególny koledzy, przyjaciele i bracia lotnicy chcą wyśpiewać w tej godzinie Eucharystię, pieśń uwielbienia i dziękczynienia za jego długie, piękne życie. Thank you.
dołączył pan do swoich towarzyszy broni. Żegnając pana, w symboliczny sposób oddajemy ostatnie honory im wszystkim. Dziś wasz bohaterski, legendarny już dywizjon unosi się na innym niebie. Nam, żyjącym, pozostaje zaszczytny obowiązek przekazania następnym pokoleniom pamięci o tych, którzy nad własne dobro przedkładali pomyślność ojczyzny. Rodzinę oraz bliskich zmarłego proszę o przyjęcie z głębi serca płynących wyrazów współczucia. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Na uznanie zasługuje kunszt polskich pilotów. Świetnie wyszkoleni i zmotywowani, zrozumieli taktykę walki RAF. Podchodzili blisko, bardzo blisko. Zbieżność działek ustawiali na 200 metrów. Nowi piloci Królewskich Sił Powietrznych nastawiali zbieżność swoich działek na 400 metrów, a doświadczeni na 250 metrów. Generał Savage był ostatnim żyjącym polskim pilotem, który wykonywał loty bojowe w bitwie o Anglię. On przeżył, jego 29 towarzyszy nie. Trudno sobie wyobrazić ból, jaki musiał odczuwać w obliczu śmierci przyjaciół, z którymi dzielił tyle trudnych chwil. Ale pomimo te straty nadal trwał na posterunku. Pan generał Savage był ostatnim żyjącym absolwentem 9 promocji Szkoły Orląt 1936 roku. Ostatnim członkiem brygady pościgowej, która broniła Warszawy w czasie wojny obronnej w 1939 roku. Ostatnim żyjącym polskim uczestnikiem bitwy o Anglię. Ostatnim dowódcą 315 Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego. I ostatnim dowódcą skrzydeł myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Odszedł w wieku 97 lat, więc dane mu było przeżyć niemal cały wiek naszej polskiej historii, a tym samym doświadczyć smutków i radości z nią związanych. Tak długie życie to skarbnica wiedzy dla wielu pokoleń Polaków. To kilka generacji lotniczych. Mam tu na myśli zarówno statki powietrzne, jak i przede wszystkim liczne zastępy lotników. Świętej pamięci generale Tadeuszu. Zamknęła się ostatnia strona księgi twojego pracowitego i godnego życia. Ufamy jednak, że ten dorobek zostawi istotny, trwały ślad w polskim lotnictwie. Wzywamy cię dzisiaj do ostatniego żołnierskiego lotniczego apelu. Pochylamy się nad twoją urną lotniczym sztandarem, tak cenionym przez ciebie symbolem cnoty, honoru i najświętszych żołnierskich wartości. Panuj!